Witajcie widzowie, ja nazywam się Sajmek i witam was w 8 odcinku z Wiedźmina 3. Jesteśmy w jakiejś wiosce na mapie, której nawet nie znam. A, karczma na Rostojach, tak się to nazywa, okej. Okay. Boże, ile pytajników. No to jesteśmy w karczmie na Rostojach, pierwsza nasza miejscówka, którą odwiedzimy i nie jedyna. A zatem co, udajemy się do naszego łącznika, agenta. Dzień dobry, panie karczmarzu. Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co się on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Przepalanka tobie. Zabierajcie stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Goście? Nie proszę ni goście. Co to za jedni? Karczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. To się zgadza. Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Dwa. Wiedźmin. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwora, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego. Jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trędowaty. Widziałem kiedyś jednego. Pół tuzina ludzi wyrżnął. Krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Nie no, po tym nie pozabijam. Do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Coś ładny pachołek, myślę sobie. A więc bandyci. O, dziękuję, proszę pana, za ławę. Dzięki, panie, żeście nie wszczęli burdy z tymi ordyńcami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się, panie, zatrzymać w moim zajeździe? Nie. A. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. No to w porządku. Dziękuję bardzo, panie karczmarzu. Jak będę potrzebował jakiegoś żarcia czy coś, to ja z chęcią dam znać. A wami, gnoje, to się jeszcze zajmę. Nawet się, kurna, nie wyciągniecie miecza, zanim wam urwę kutasy. Swoim własnym kutasem. Dobra. Skoro mamy kolejny odcinek, to czekajcie, bo właśnie miałem do tego Hendrika do łącznika, a ja konia muszę najpierw zawołać. Jesteś płotunia, chodź tu do mnie, idziemy. Pora wyruszyć do naszego łącznika, bo tak kurna, mieliśmy go w karczmie spotkać, a teraz kurna tak trochę dupa. Tak może po drodze coś akurat znajdziemy. Miał chęcią zdobędę jakiś lucik, który się przyda. Albo jakichś najeźdźców. Albo będziemy najeżdżać jakichś dezerterów, albo nie wiadomo jakich innych. Oho, jakaś zaraza. Chociaż nasz kochany Geralt też mówi zaraza, to o nie taką zarazę chodzi. Ale ładnie tutaj naprawdę, podoba mi się ten welen. Jest takie piękne, takie swojskie. Takie niebrudne. Czekajcie, bo tutaj chcę najechać na ten, o.
Teraz może będzie w spokoju. Zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i tam mgła. Dzikie psy! Spierdzielać dziczałe pieski. Kurna, palić się. No. No. Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Spokojnie, już po wszystkim. No i znak ułożył. Spokój się, człowieku. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Co on brzmi jak Kubuś Puchatek? Co jest? Kubusiu, co ty robisz? Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Kubusiu, powiedz mi, co tu się stało? Jak to wiedzieć? Czy prosiaczek zginął? Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Wiesz, to jest jak nie scena aktor. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, to nawet żal nie słychać. No dziwny chłopak. O mój Boże. Dziki gon. Ani w lodzie skuci. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał. Na koniec już tylko jęczał. Wspaniale. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, obyś odnalazł spokój. Ja piskam. No tego to nawet ja się nie spodziewałem. Kubusiu Puchatku, spokojnie, jeszcze zobaczysz prosiaczka, tygryska i całą bandę. Obiecuję ci. A zatem mamy nowego questa, widzowie. Oprócz tego, że musimy uratować Hendrika, Ciri odnaleźć. Nie widzicie, panie. To jeszcze musimy Kubusiowi Puchatkowi pomóc odnaleźć przyjaciół. Nie splądrowali wsi, nie obrabowali chaty. Po prostu nie byli złodziejami. No ale ja se obrobię, no bo czemu nikt by nie chciał sobie dupy odebrać? Wiecie, o co chodzi. Potrzebujesz klucza. A skąd ja klucz wezmę? A mogę jakoś przez okno? Nie wiem. Dobra, tu jest znak, to wiem. Zaraz pójdziemy do domu Hendrika, tylko parę jeszcze tutaj domów oblecimy. To wygląda, jakby tu ktoś jeszcze przed chwilą był. Cokolwiek stało się z mieszkańcami, stało się to bardzo szybko. No słuchaj, to było normalnie jak kilka sekund strzał. Wbijam na bombsite G.
Powiem, jakby oni potrafili tak najeżdżać, obstawiam, że polska armia by ich wykorzystała normalnie. Dobra, tu jest zatarasowane. Znaczy nie zatarasowane, tylko wiecie o co chodzi. Ale jak użyję chyba tej mocy, o której chodzi, Ard? Nie. Nie, nie da rady, dobra. No to chodźmy do tego Hendrika, czy tam dalej jest. Oho, chyba po Hendriku. Torturowali go. Może coś przeoczyli. Może buty najpierw. W butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. A, wiedziałem. Musi być zamek od tego klucza. Spokojnie, ja tego wcześniej nie przechodziłem. Wiecie czemu? Wam powiem. Kot w butach i sakiewka w lewym bucie, czy prawym, nie pamiętam. Po prostu jakby jakoś w głowie mi przychodzi, że najlepiej... Gdzie tutaj? Czuję but. Przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Ja mógłbym być i kryminalistą, złodziejem, detektywem. Rozumiem. Dobra, no to schodzimy. Chłop trzymał w piwnicy. Na pewno nie dzieci, bo nie widzę. Ale na pewno trzymał... Zaginiona Tamara Stenger, córka krwawego barona. Mogła zostać uprowadzona za jej odnalezienie lub informację o miejscu pobytu czeka wysoka nagroda. Ciekawe, czy będziemy mogli zarobić pieniądze ją odnaleźć. Kosztowności zostawione bez żadnych zabezpieczeń. Wariat albo... Ktoś to wie. A zobaczmy, czy jest tu coś, co może jeszcze przeoczyłem. O, właśnie. Ciekawe. Czy te przejście? A więc co jest w ukrytym schowku? Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. To ciekawe. Jeszcze? Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana, pijany wieprz, konflikt z wiedźmą, konieczna ostrożność. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Konflikt z wiedźmą. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska pod Gaję. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Będziemy mieli sporo questów, muszę przyznać. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Podsumowanie. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. No cóż no. Iść do kasztelu barona. No to ciekawie. No i punkty doświadczenia dostałem, co przynajmniej nie poszło to na marne. Statki Hendrika. Dobra. No to to wszystko to, co było. Nilfgaardzki łącznik zakończony. Polowanie na czarownicę, dobra. Dobra, na razie to się zajmiemy krwawym baronem. Zobaczmy, czy tą wioskę mogę jeszcze troszeczkę, nie wiem, sprawdzić, troszeczkę pobrać rzeczy z tej wioski. Wszystko się przyda. Okej, tutaj to. Notatka. Ta, która wie, zapowiada, że na początku było ich 4. Matka, ta, która wie, pani lasu, przyjaciół z jakiej... No, co mówiła?
Ciekawe. Na pewno to przeczytam w wolnym czasie. Dobra, no to raczej wszystko wzięte. To co, spotkanie z baronem. Trzeba konika zawołać. Kurde, absolutnie się nie spodziewałem tego. Że to tak wyjdzie. A dopiero 15 minut odcinka, widzowie, także ciekawie, nie powiem. Dobra, zatem lecimy. Koników, przepraszam, miał być pieseczku, ja pierdzielę. Przymonty skończony, imbecyl. Nie no. Przepraszam, po prostu czasami chciałbym jechać na takim dużym wilku jak Valhalla. Chociaż nie do końca jestem fanem Valhalla, bo nie ma nic z Assassina, bardziej jakieś wikingowe, wiecie o co chodzi. O! Ała, kurwa! O mój Boże, to jest ta muzyka. Lelele. Ja też uwielbiam tą muzykę. Odpalę was. Dostaniecie w dupę. I odechcę wam się kurna żyć. Kurna, po głowie masz. Masz kurna. Podpalenie. Ty też dostaniesz. I już koniec wytrzymałości kurna. I dostaniesz kurna dupę. No i po główce. Kurna jego mać. Obrobiłem was będąc 3 poziomy niżej. Jak się teraz z tym kurna czujecie? Kurna bandyci śmiecikse i tak zwał i tak zwał. Dobra. O, widzę, że drzwi. A się nim zaraz zajmiemy. Zobaczmy, co oni tutaj mają. Butelka wody. Jakieś inne duper szmyce. Wszystko mi pasuje jak najbardziej. Dobra, płotko, możemy czuć się dumni. Zabiliśmy jakichś bandytów. I chyba mieli nawet ciekawe rzeczy, aż zobaczę. No tak. Średnio na jeża, no. Ten miecz sobie jeszcze zostawię, może go jeszcze uda się go ulepszyć. Jeśli nie, no to po prostu najprościej w świecie pójdziemy gdzieś go sprzedać i po prostu sobie zastąpimy go na topory. Czy tam jeden toporek, nie wiem. Ale chodź, koniku, idziemy dalej w podróż. Dalej, płotka, dalej. Idziemy do pana barona. Ciekawe co nam w ogóle powie, czy da nam jakieś informacje, czy będziemy musieli jednak nieco jeszcze poszperać u innych osób, jeśli chodzi o jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Tak, no zobaczymy no. Czeka przed nami bardzo długa podróż po Velen. Nie chodzi o podróż, żeby spotkać się z naszym kochanym panem... Dobry. Stan gry został zapisany, ale ja jeszcze sobie go zapiszę, jak już wejdę do środka. A więc idziemy do pana barona. Tylko koń mój nie chce się niestety poruszać normalnie po tym. Wrońce. Witajcie. Dzień dobry, panie kupcu. Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Pokaż mi swoje towary. No, no to lecimy. Posprzedajemy zbroję. Bo szczerze, nam nie jest potrzebna ani trochę. Co to jest? Religia w życiu. Przedmiot może nam przeczytać. Rozumiem. Ale tymczasowo nie poczytam. To se mogę sprzedać. To też mogę sprzedać. To mogę sprzedać. Tak, mogę sprzedać, dobra. To też. To mogę sprzedać. To jest na 5. poziom. A dobra, poczekajmy z tym 5. poziomem. Mi się wydaje być to bardziej, jakby to powiedzieć,
bardziej optymalne, o. O mój Boże, stary, ty mi zaraz, kurde, dasz takie pieniądze. Się pochlastam. No niestety skóry już nie sprzedam, ale zarobek jest. Bywali. Ze sprzedaży. Ile ja mam tych koron? 311. Można by coś kupić, ale jeszcze nie teraz. Dobra, zatem poszukajmy barona. Zaraz, czy znowu jest ta karska tej kobity? Tak, znowu ona. Córka krwawego barona. Oj, coś czuję, że chyba nam dopiero cokolwiek powie, jak mu córkę uratujemy. Uruchnę. Już stanąłem, nic nie zrobiłem. Baron u siebie? Zależy, kto pyta. Wiedźmin, chcę z nim rozmawiać. A ja chcę wychędożyć piękną Cero. Ja go znam. Karczma na rozstajach. Byłeś tam niedawno. Myślałem, że pójdziesz grzecznie w swoją stronę. No i zawet robiłem wtedy, no. I dotarłem tutaj, mam sprawę do barona. Jaką sprawę? Ważną, tylko dla jego uszu. Dobra, Lodrin, wpuść go. Jakby sprawiał problemy, to nas i tak jest więcej. Otworzyć bramę! Sierżant! Ardal! Wiedźmina do barona! Tylko bez awantur, jasne? Jasne. Jedynie kto będzie się awanturować, to mój medalion na mojej szyi. Dobra, już. Nie obracaj, przecież widziałeś. Dobra, no to zbierzemy jeszcze tutaj z tablicy questy. Jesteś sierżantem temerskiego wojska? Nie twój interes. Dezerter. Temerska armia już nie istnieje. To co tu robicie? Dobra, zaczynamy tylko zlecenia. Dobra, okej, okay, dobra. Wszystkim się zajmiemy. Ale jak czarni nas rozbili, to mieliśmy wybór. Pogodzić się z tym. O, krasnolud. Gdzie kurwa leżysz? Ja tu chcę pogadać. Chcę obejrzeć twoje towary. Chcę pogadać z kolegą. Oczywiście, że ma najbardziej proste rzeczy, jakie są tutaj dostępne. Dobra. Pomyślmy, co ja tu mogę go poprosić. Mam tylko jedną rzecz do naprawy. Zobaczmy, czy on ma tu coś do naprawiania zbroi. Nie, ale ma coś do naprawiania innych rzeczy, także kupię. My tu mamy buty tropiciela, buty kawalerzysty, kurta łucznika, rękawice myśliwskie, buty myśliwskie, spodnie kawalerzysty, spodnie tropiciela. Leć będzie. O nie, to kurta, nie chciałem tych sprzedać. Ale co mogę u ciebie coś może sprzedać ze swoich rzeczy? Nic z tego. A tutaj? No mogę, no i jad. Sprzedam tego jadu 10. O, będzie przynajmniej powrót hajsu. To ile kosztuje? 24. Szlak by to. To kły sprzedamy. Sorry, że tak się bawię, widzowie, ale po prostu chcę kupić każdą część. No i super. Mi pasuje. Bywaj. Czekaj, zanim przyjdę do ciebie, to ja zobaczę, czy jak wyglądają te schematy, rzemiosło. Mamy tu miecze. Ten wydaje się być ciekawy, ale potrzebuję sztaby żelaza i paski skóry. Obstawiam, że u tego gościa mogę kupić. Także zaraz zobaczymy. Shall we see? Tutaj, o, miecze srebrne. Bellissimo. Ale albo za niski poziom, albo mało HP. Jest ten. Kadaweńska kurtka. Rękawice. Spodnie. A jest tu gdzieś możliwość zrobienia sztaby żelaza? Niestety nie, ale... Stalowy miecz cechu wiedźmińskiego brzmi. To z chęcią bym zobaczył, tylko... Czym mogę służyć? Mi pokaż, czy ja mogę zrobić. Zaraz pójdziemy do barona, spokojnie. Teraz do niego pójdziemy, tylko zobaczysz. Sztaba żelaza. Stali. Fuck. A nie, jest. Sztaba żelaza i ma też to. Nie, jeden. Jedno takie. I jedno takie. O, i mi pasuje. Ślina potwora. Trochę sprzedamy. Co ja tu mogę jeszcze sprzedać?
Tego mogę trochę sprzedać, ale dwa, bo miecz sobie zrobię tylko raz zapewne. Rozbierz na części, spadź, tak. I oczywiście za hajs, jak żeby inaczej, rzemiosło, napraw. Mogę naprawić, rzemiosło, Dużo tu tego macie. Spodnie, kurde. Da, zanim do ciebie przyjdę, to ja zobaczę, czy ja mogę zrobić samodzielnie to. I ten schemat to wyświetli się w panelu sklepu. Wy możesz wytworzyć tylko u kowala elementy pancerza. Okej, dobra. Czyli czekaj, skoro to jest... Czym mogę służyć? Skoro to jest chyba właśnie to... Potrzebuję zbroi. Nie, to no, dobra, płatnecz, przepraszam. To jest płatnecz, on by robił co innego, to nie. Chyba, że loda. Bywaj. Dobra, nie. No idziemy. Odejdź. Czekaj, do kupca pójdę jeszcze. Panie, chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Boże, ale mnie to śmieszy. Zbieraliśmy tu niezłą kolekcję. Po co to ma się po kmiecych chałupach kurzyć? Pokaż mi swoje towary. Boże, mnie to rozpierdziela. Chłop cały czas czeka, no. Ile można? No niech on sprzeda to wszystko. Już. Sprzedam kurę niedźwiedzia. Bywaj. I już idę do ciebie. Już możemy iść dalej. W tak pięknych okolicznościach przyroby. Ktoś dika ciąga. Tarariraronga. Tam jest kowal. Dobra, ale do niego pójdę później. Na razie to pójdziemy za sierżantem. A później pójdziemy do kowala i się wszystkim człowiek zajmie. Zobaczymy, co będzie, co Baron powie dokładnie. No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką i tańczyliśmy, wirowaliśmy. Raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Witaj, panie baronie. Wyglądasz masno. No, popatrz. Maśniutko. Nawet na herbacie nie zostali. A tyle się mówi o wysokiej kulturze tego narodu. To tylko plotki. Tak to jest z plotkami. Niewiele ma pokrycie w rzeczywistości. Racja. Jestem... Wiem, kim jesteś, domyślam się też, z czym przychodzisz. Zapraszam. No fajny ten baron, muszę przyznać. Chyba się polubię, zależy jaki on ma ten, bo już mi się podoba, że jest masny i ma brodę jak typowy krasnolud. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. Typowy dziadek, gdy przyjeżdżał gościu. Gdzieś ja kurde miałem w barku gorzałkę. Napiję się, bądźmy gościnni, jesteśmy w końcu u niego. No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiach nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivii. Powsiach nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Już mówiłem. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Jest paskudnie piękny, no. Jak tam było? No, nie... Nie będę kłamał, no jest trochę. Nie podoba mi się. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie.
Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Mhm. Możesz przejść do rzeczy? Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zawiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bagien. Ciekawe, ciekawe. Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Pewnie leszek jakiś. Leszek z Monopolowego. Gdy grasz w Ciri, ekwipunek oraz znaki są zablokowane. Mało brakowało. Nie pozbieram. Muszę się stąd wydostać. Gramy w Ciri. Dobra, ale pozbieramy co nieco. Ciri. Tureczko. Fajna. O mój Boże. Ale ona ma umiejętności, kurna. Masz, kurna. Macie, kurna, wilczury. Ciri was spotnie jak małe szmaty. Ale ciekawy makijaż ma. Możesz zejść. Mówię, tak się troszeczkę dziwnie na nas patrzyła, nie jestem pewny. Czy ona wie, że jest, czy to jest kolejne... Znaczy wiem, że tu jest parę prób, gdzie jest... Rozbicie czwartej ściany, ale mnie ciekawi, co jest jeszcze. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? No nie, się nie gubię. Ja się nigdy nie gubię. Mhm, akurat. To co robisz sama w środku lasu? Szukam zagubionych dziewczynek. Co ci się stało? To? Nic takiego. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Miałeś iść słodką ścieżką. Czemu tata chciał, żebyś szła słodką ścieżką? Wiesz? No bo nie było nic na śniadanie. Nie rozumiem. No, byłam troszkę niegrzeczna. Rozbiłam dzban z mlekiem. Rodzice pewnie byli źli. Najpierw mama chciała mi dać w skórę, ale tata powiedział, że i tak jest za dużo gęb do wykarmienia. I że jak pójdziemy słodką ścieżką, to będzie problem z głowy. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Co za król wilków? Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie. To znaczy za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby. I cały był okropnie, okropecznie straszny. O, dziecko. Widzisz, co mam na plecach? Tak
czego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. Zaraz zobaczysz, jak Ciri poczuje moc Geralta i zaraz temu wilkowi wsadzi na głębokość jelit cienkich i grubych w odbytnicę miecz. Wilki! Schowaj się. O mój Boże, ile wilków! Teraz dostaną po dupie! Boże, no ile tu jest wilków, no! Ja pierdzielę. Muszę przyznać, że troszeczkę dziwna jest ta umiejętność. Trzeba je używać, kurna, z tym wyprzedzeniem. Nie powiem, trzeba z wyprzedzeniem jej używać. Naprawdę, z wyprzedzeniem tego trzeba używać. Możesz wyjść. Ale jesteś dzielna. Nawet mój tatko tak nie umie. No twój tatko to potrafi tylko dzieci bić. Chodźmy. No, widzisz, bo Geralt jest takim ojtulkiem, który jest zarąbisty. Zobacz, coś tam leży. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Pewnie zaraz wyjdzie, że to tatko. Głowa. Rozchylone usta, przekrwione wargi. No i język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarło. Klatka piersiowa. O, zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Noga. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło. Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Wampir? Nie no, chyba nie wampir. Nie, zaraz. To już było. To już było. Tu. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Ble, czemu mu grzebiesz brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Ojej. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie, taki bardzo specjalny olej. Tak, do łóżka. Z smalcu, to jadu, blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. O ja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. No, a tatko uczył, jak się bić. Trzeba znaleźć, kurna, trochę. Dostanie ją. O mój Boże, co tu się dzieje? Ona biegnie z taką prędkością, żeby się nie spodziewał. Kurna, wilki, nawet się tego nie spodziewacie, kiedy dostaniecie w dupę. Ty, mogę w nich szarżować tym? Co się dzieje? Ja pierdzielę. Ona ma lepsze umiejętności niż kurna Flash w DC.
Czekajcie, widzowie. Ile trwa odcinek? 40 minut. Dobra, umówmy się tak, tutaj zakończymy. I od razu kontynuujemy kolejny odcinek, żeby kontynuować dalej walkę, bo to nie ma sensu, żeby to tak długo trwało. Dobra, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Lecimy zaraz z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się, ciao.